Rozmowa dnia. Gościem Sygnału Dnia Krzysztof Sobolewski, poseł i sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Ryszard Terlecki, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, mówi dla Polskiej Agencji Prasowej w taki oto sposób. Są zwolennicy i po stronie PiSu, i po stronie Solidarnej Polski rozejścia się jeszcze przed wyborami. Pan jest wśród zwolenników? Panie doktorze, powiem tak. Przed wyborami to termin bardzo nieokreślony. Wybory są i za pół roku, i za rok, i za półtorej roku, więc ja jestem wśród tych, którzy uważają, że to, co było symbolem Zjednoczonej Prawicy i to, co dało też zwycięstwo, to jedność i jedność i światopoglądowa, i programowa. I to w 2015-2019 przyczyniło się do tego, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska szły w jednym bloku i wygrały wybory. Polacy przekazali nam mandat zaufania do rządzenia i jestem w tym obozie, żeby to, co dobre, kontynuować, i uważam, że tylko i wyłącznie jedność i kontynuacja tego, co do tej pory robiliśmy jako obóz Zjednoczonej Prawicy, może nam dać od Polaków pokornie, o to będziemy prosić w październiku, między innymi, mandat do tego, aby kontynuować nasze reformy. Dlatego ja jestem w obozie tych, którzy uważają, że w jedności siła. Tylko tej jedności nie ma w przypadku nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma pan pretensje do polityków Solidarnej Polski? Panie redaktorze, są konsultacje, są rozmowy, jak to czasami w obozach i w rodzinie bywa. Czasami jest różnica zdań i trzeba tę różnicę zdań pokonać i dojść do kompromisu. Sądzę, że ten kompromis też będzie niedługo osiągnięty. Może ten kompromis z Solidarną Polską nie jest potrzebny, no bo już raz parlamentarzyści, na przykład lewicy, wsparli, jeżeli chodzi o ratyfikację KPO, więc być może teraz należy odwołać się po prostu do innych głosów, niekoniecznie rozmawiać z Solidarną Polską. Panie redaktorze, w dalszej kolejności oczywiście będziemy patrzeć na to, jak zachowa się opozycja, natomiast w pierwszej kolejności i w tej chwili jedynej jest tak, jest dla nas celem głównym, aby to obóz Zjednoczonej Prawicy był tym, który decyduje i ma większość parlamentarną w sprawach, w różnych sprawach, ale w tym i w sprawie KPO. Jaki projekt zostanie przedłożony 11 stycznia? Panie redaktorze, po konsultacjach będziemy to komunikować. W tej chwili konsultacje trwają zarówno w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, jak i też z panem prezydentem, z obozem prezydenckim, więc po tych konsultacjach przedstawimy jego efekty tych konsultacji i projekt. Szefowa Kancelarii Prezydenta mówi o takim jednym istotnym zapisie, że prezydent, kiedy przedkładał swój projekt, mówił o teście bezstronności sędziego, ale na wniosek strony postępowania. I że ten projekt teraz mówi o tym, że to może być ten test bezstronności, na przykład na wniosek zgromadzenia sędziów. Mówi, że ten projekt idzie dalej, no i tutaj wskazuje na prerogatywy prezydenta. Czy te zastrzeżenia prezydenta uda się jakoś rozwiązać? Panie redaktorze, w ramach konsultacji zapomniałem dodać jednej rzeczy. W ramach tych konsultacji nie będziemy wykraczać poza ramy konstytucji i oczywiście w żadnym wypadku nie będzie tutaj naruszenia prerogatyw pana prezydenta. Działamy w ramach i na podstawie konstytucji i tak samo ten projekt będzie w ramach konstytucji przedstawiony. Czyli może pan jedno powiedzieć, że ten projekt, który zostanie przedstawiony 11 stycznia, będzie po akceptacji prezydenta? Panie redaktorze, nie będę się trzymał daty sztywno, dlatego jeśli będzie przedstawiony projekt, to będzie to na pewno po konsultacjach i po uzgodnieniach w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy i z panem prezydentem. Ryszard Terlecki też powiedział, że robimy wszystko, żeby te pieniądze z Funduszu Odbudowy Europejskiego popłynęły do Polski, ale tutaj cytat, jak się nie uda, to trudno. A jak się nie uda, to co wówczas? Panie redaktorze, z naszej strony robimy wszystko jako obóz rządzący i zrobimy wszystko, natomiast chcę powiedzieć, że tu zależy to od dwóch stron, bo jeszcze jest Komisja Europejska, więc my tutaj nie mamy gwarancji tego, że w przypadku, gdy z naszej strony wypełnimy wszystkie te oczekiwania, które
przedstawiła Komisja Europejska, nie mamy pewności, czy Komisja Europejska stwierdzi, że rzeczywiście już jest wszystko wypełnione i zacznie wypłacać, bo my nie mówimy w tej chwili o tym, o zatwierdzeniu KPO czy przyjęciu KPO, bo to już zostało dokonane, ogłosiła to pani von der Leyen, przewodnicząca von der Leyen i dalszy etap to już jest wypłacenie pierwszej transzy z KPO. Ja też dodam, że zaliczki z tego funduszu i programy, które miały być realizowane dzięki KPO, są już częściowo realizowane, bo to jest na zasadzie prefinansowania i czy w dziedzinie rolnictwa, czy w kilku innych dziedzinach programy już zostały rozpoczęte i trwają. I po ich realizacji Komisja Europejska byłaby zobowiązana do zwrotu tych nakładów, które ponosimy realizując te programy. Pan mówi o tym, że będziemy się o to też upominać. Mówi pan o tym, że nie ma tej pewności po stronie Komisji Europejskiej. Wczoraj minister Szynkowski-Welsenek, minister do spraw europejskich, mówił w TVP Info, że no jest taka wymiana, on ma tę wymianę korespondencji, także po rozmowach, której jest zagwarantowane ze strony komisarzy Unii Europejskiej, że ta ustawa, ta nowelizacja spełnia ten kamień milowy wymiaru sprawiedliwości i byłaby pierwsza transza uruchomiona. Panie doktorze, i na to liczymy. Tylko, że jeszcze raz powtarzam, z naszej strony zrobimy w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy to wszystko, co będziemy mogli w tej kwestii. Natomiast cały czas powtarzam, cały tym jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I ja tutaj aż takiego zaufania, szczególnie po tym, co stało się wcześniej już do Komisji Europejskiej, nie mam, jak pan minister Szynkowski-Welsenek. Natomiast oczywiście on jest tym, który w tej chwili o tym negocjuje. To negocjuje jest z ramienia KPRM-u, z ramienia Kancelarii Premiera. I oczywiście ma większą wiedzę niż ja, natomiast no tutaj zaufanie jest u mnie trochę mniejsze niż u pana ministra Szynkowskiego-Welsenka. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock mówi, że trzeba odejść od prawa weta w Unii Europejskiej. Nie może być tak, że pojedyncze państwo blokuje jakieś istotne decyzje. Polski rząd zgodzi się na odejście od prawa weta? Panie redaktorze, póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, póki rządzi Zjednoczona Prawica, takiej zgody nie będzie na odejście od zasady weta w Unii Europejskiej. Przypomnę, że ta zasada to był jeden z kamieni, który legł u podstaw Unii Europejskiej, który gwarantował wszystkim państwom i tym mniejszym, to, że są partnerami i podmiotami, a nie przedmiotami, pionkami w Unii Europejskiej. Mając takie uprawnienie, każde państwo miało, no, taki, no, można powiedzieć, złotą kartę. Na Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się na to, aby to zostało zniesione. Jakie byłyby konsekwencje, pana zdaniem? Panie redaktorze, no, wczoraj podana została przez jeden z portali informacja o tym, jakie zyski w zeszłym roku z Unii Europejskiej miały Niemcy. Ile włożyły, ile wyjęły z Unii Europejskiej, ile wpłynęło do Niemiec. Okazuje się, że włożyły 25 miliardów euro, wyjęły 135 miliardów euro. Być może to jest podstawa do mówienia przez panią minister w takim, a nie innym kontekście. Ktoś zyskuje na tym, że jest Unia Europejska, że funkcjonuje tak, a nie inaczej, a może chciałby jeszcze więcej zyskiwać. No, z naszej strony na to zgody nie będzie na usunięcie weta z prerogatyw państw członkowskich Unii Europejskiej. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Radiowej Jedynki. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia, na Facebooku i Twitterze Radiowej Jedynki. Panie pośle, to jeszcze w nawiązaniu do tych słów Annaliny Baerbock, to czy pan w takim razie w ten sposób to interpretuje, bo są kamienie milowe zostały określone dla wszystkich członków Unii Europejskiej, no ale Polska ma takie wciąż śrubowane, można powiedzieć, wciąż szlifowane te kamienie milowe, czy te takie wygórowane oczekiwania i wciąż doprecyzowane, wciąż nowe oczekiwania, szczególnie jeżeli chodzi o ten kamień wymiaru sprawiedliwości, pan podejrzewa, że wynikają z tego, że aktualnie rząd nie zgadza się na pewno właśnie kierunki zmian w Unii Europejskiej, na przykład właśnie odejście od prawa weta? Panie redaktorze,
Komisja Europejska ustami przewodniczącej von der Leyen jasno określiła, że rząd polski, który w tej chwili jest rząd Zjednoczonej Prawicy, nie jest ulubionym rządem Komisji Europejskiej, a rzekłbym Niemiec, jaki jest w tej chwili w Warszawie. Widzieliby na tym stanowisku inną osobę, inny skład rządu i inną opcję rządzącą. No, na szczęście nie Komisja Europejska decyduje o tym, kto rządzi w Polsce, ale Polacy i demokracja, która określiła, której zasady wskazały na to, że Zjednoczona Prawica od 2015 roku rządzi w Polsce. A dodatkowo, panie redaktorze, wskazałbym jeden przykład, gdzie moje zaufanie jest w stosunku Komisji Europejskiej mocno ograniczone. Jest to przykład Węgier, gdzie też Węgrzy spełnili wszystkie prawie wymagania, wszystkie wymagania, chyba nawet ponad, i usłyszeli, że jednak to nie jest to, o co chodziło Komisji Europejskiej na ostatnim etapie. I musieli zacząć od nowa rozmowy, negocjacje, więc to, że Komisji Europejskiej, a raczej Niemcom nie podoba się rząd Zjednoczonej Prawicy, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, że tłem takich, a nie innych słów też, między innymi pani minister, jest tło polityczne i tutaj merytoryki nie ma, a jest polityka, tylko i wyłącznie polityka i to, że obecnie rządzącym w Niemczech nie podoba się, kto rządzi w Warszawie. Panie pośle, w kontekście polityki niemieckiej, rząd federalny Niemiec przedstawił stanowisko ostateczne, ale właściwie konsekwentne od 30 lat w sprawie noty dyplomatycznej związanej z odszkodowaniami za zniszczenia, za śmierć obywateli polskich w okresie II wojny światowej. No, stanowisko jest takie, że sprawa jest zamknięta, uregulowana i nie będzie żadnych negocjacji w tej kwestii. Jakie jest w takim razie teraz pole działań, kolejnych działań rządu polskiego? Panie redaktorze, byliśmy na to przygotowani. Zaskoczyła nas tylko lakoniczność odpowiedzi i potraktowanie tematu, który pan redaktor też wspomniał o, to jest śmierć, zabójstwo, tak naprawdę morderstwo kilku milionów Polaków, zniszczenia sięgające 80-85% czy zasobów mieszkaniowych, czy gospodarczych, a odpowiedź w dwóch zdaniach, potraktowanie tego jako jak nie wiem, zwykłego zdarzenia drogowego, wypadku na drodze. No, my byliśmy przygotowani na to, że Niemcy będą trwali w swoim uporze i niech będą chcieli przyznać się tak naprawdę i zadośćuczynić za to, co zrobili Polsce w latach 39-45. Dlatego teraz kontynuujemy naszą ofensywę dyplomatyczną w ramach Unii Europejskiej, ale i szerzej w ramach Narodów Zjednoczonych i będzie też prawdopodobnie przeniesione to na forum jeszcze innych organizacji, gdzie jesteśmy z członkami razem z Niemcami. No tutaj można wspomnieć o NATO. Są różne organizacje. Będziemy umiędzynarodawiać tę sprawę na pewno i wpływać w pierwszej kolejności też na opinię publiczną niemiecką poprzez różne działania, które są zaplanowane, już się dzieją też przez MSZ, polski MSZ, ale też na opinię międzynarodową i poprzez to zakładaliśmy, że nie potrwa to oczywiście miesiąc, dwa, doskonale to zdawaliśmy sobie z tego sprawę, zakładaliśmy to dłuższy ciąg czasu i przystępujemy do kolejnych etapów. Na pewno tego tematu nie odpuścimy i uważamy, że Polsce zadośćuczynienie ze strony Niemiec za zniszczenia, które sięgają według teraz obecnych szacunków około 6 bilionów 220 miliardów złotych się Polsce należą. Panie i proszę, te zadośćuczynienie od Niemiec wcześniej czy później otrzymamy. Tutaj można by było w ramach tej ofensywy dyplomatycznej pozyskać jednego bardzo istotnego partnera. Mam na myśli państwo Izrael. Gdyby się udało Izrael włączyć do tej kampanii, do takiego też nagłaśniania tego, że Niemcy się nie rozliczyli, no to byłby to fundamentalny zwrot. Czy tego typu rozmowy są prowadzone? Bo być może państwo Izrael, no to są umowy, to są rozmowy bilateralne wówczas, tak? Być może państwo Izrael chciałby za nagłaśnienie tego tematu uzyskać coś innego. Ale czy tego typu rozmowy są prowadzone? Czy pan widzi szansę, żeby pozyskać dla tej sprawy Izrael? Panie redaktorze, nie bez powodu wspomniałem o NATO też, bo oprócz państwa Izrael jeszcze jest państwo takie jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
które można powiedzieć, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej to tak jakby rozmawiać też po części z państwem Izrael, więc takie rozmowy lubią ciszę i o nich można mówić lata po tym, jak się zakończą. I mam nadzieję, że mówi więcej niż gdybym cokolwiek. Może oni o szczegółach mówić lata po tym, jak się zakończą, ale czy jakieś działania na przykład ze strony amerykańskiej możemy się spodziewać w krótszym czasie? My, tak jak mówiłem, umiędzynarodowiamy tę sprawę i będzie akcja, jest już zakrojona szeroko, a będzie jeszcze szerzej i wykorzystamy wszystkie możliwości, jakie mamy w tej chwili, a tych możliwości w związku też z sytuacją za naszą wschodnią granicą, w związku z agresją Rosji na Ukrainę i z wzrostem pozycji Polski po tej agresji. Bo tutaj mogę podać przykłady niemieckich gazet też, które piszą o tym, że Polska stała się, jest czołówca, a nawet jest liderem w tej chwili tego, co dzieje się w Europie. Ten czas to jest czas Polski też, między innymi, i wykorzystamy go najlepiej, jak to możliwe, w tym też i w tej kwestii. Wczoraj w gościem Radiowej Jedynki był Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych. On był ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości lat 2006-2007. On mówił, że ma, no, wyrażał takie stanowisko, że na gruncie wewnętrznym najpierw rząd pyta się opozycję, czy poprzecie uchwałę sejmową w sprawie reparacji. Mówi o reparacjach, potem mówi, że to jest twardo rozgrywane na gruncie polskim, ale jak przychodzi co do czego, to w nocie jest mowa o odszkodowaniach, to jest zupełnie inna kategoria i uważa, że twardo jest to rozgrywane na gruncie polskim, a zmiękczane w relacjach z Niemcami. Co by pan powiedział na taką argumentację? Jest to były wiceminister spraw zagranicznych i powinien sobie zdawać sprawę, jak sprawa reparacji regulowana jest prawem międzynarodowym, a jak sprawa zadośćuczynienia, odszkodowania. I jako były wiceminister spraw zagranicznych powinien sobie z tego doskonale zdawać sprawę. Jeśli sobie nie zdaje sprawy, to może dlatego jest byłym wiceministrem. To jeszcze jedna kwestia bardzo głośna. Zarzuty wobec PKN Orlen, formułowane przez także posłów opozycji. Chodzi o to, że no, była obniżona stawka VAT-u z 23 do 5% w ramach tarczy antyinflacyjnej. Ta stawka powróciła do tej pierwotnej. Na przykład poseł z Lubelskiego Koalicji Obywatelskiej Michał Krawczyk mówi tak, tu cytat: Orlen w ciągu 11 miesięcy orżnął każdego Polaka na 700 zł. Panie redaktorze, powiem tak, opozycja już zacierała ręce i liczyła na to, że 1 stycznia ceny na stacjach benzynowych podskoczą do 10, nie, 15 zł za litr paliwa. Nic takiego się nie stało i cała kampania, którą przygotowali skrzętnie chyba od miesiąca, nagle wszystko, co przygotowane było. Panie redaktorze, zdziwiłbym się, gdyby nie przygotowywali i szykowali się i nagle cała ta kampania poszła jak krew w piach. No, ja tylko mogę poradzić Platformie Obywatelskiej, szczególnie, że droga Platformo, zacznijcie bardziej martwić się o losy Polaków i cieszyć się z tego, że pomimo tego, że... No nie wykazują tutaj troskę, sytuację, tak? No, no wykazują troskę tym, że nie wzrosły ceny paliwa. No, to ja dziękuję za taką troskę. To ja rozumiem, uważam, że spadki powinny być w starym roku. Ja rozumiem, że oni martwią się tym też, że Orlen największe zyski, jakie ma, to ma na stacjach niemieckich w Niemczech. Ja rozumiem, że w interesie Niemców w tej chwili mówią o tych zyskach i Orlenu, ale ja jednak przypomnę im, że są na gruncie prawa polskiego polską partią i powinni się martwić o losy Polaków i portfele Polaków, a te portfele zostały zadbane tym, że te ceny nie wzrosły, pomimo tego, że bardzo opozycja się starała, szczególnie Platforma Obywatelska, żeby te ceny chyba wzrosły. Nie wiem, im gorzej dla Polski, tym lepiej dla Platformy, a my jednak uważamy, że im lepiej dla Polaków, tym lepiej dla Polski. Panie pośle, to ostatnie pytanie. Mówił pan o jedności w odpowiedzi na pierwsze pytanie, to zapytam na koniec. Czy w ramach tej jedności, no, pan pełni także ważną funkcję w partii Prawo i Sprawiedliwość, czy pan jest zwolennikiem
po tych różnych turbulencjach, które były w relacjach z Solidarną Polską, żeby politycy tej partii znaleźli się po raz kolejny na wspólnej liście wyborczej z Prawem i Sprawiedliwością? Panie redaktorze, jestem konsekwentny w tym, co mówię i skoro jestem za tym, żeby kontynuować to, co było dobre i to, co przyniosło sukces Zjednoczonej Prawicy, w tym Prawo i Sprawiedliwości oczywiście, czyli szeroki obóz prawicy, to jestem oczywiście zwolennikiem tego, aby to kontynuować. I skoro potrafiliśmy wygrać w 2015, potrafiliśmy wygrać w 2019, to przy zachowaniu pełnej pokory, jeszcze raz pokory wobec Polaków, możemy wygrać w 2023 roku. Krzysztof Sobolewski, poseł, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.